bardzo się cieszymy, bo w dniu dzisiejszym pani Ewa Jankowska przekazuje do zbiorów muzeum wielką kolekcję spuściznę po swoim zmarłym mężu, panu Mikołaju Jankowskim. Postać pana Mikołaja Jankowskiego jest powszechnie znana nie tylko w Bolesławcu, nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Przez wiele lat, chociażby wspomnę, bo musiałabym tutaj, biogram jest bardzo obszerny i bardzo szeroki, ale przez wiele lat był przede wszystkim prezesem Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego. Organizował wiele ogólnopolskich imprez. To jest olbrzymi dorobek i spuścizna nie tylko jego samego, ale również osób, które działały w Bolesławieckim Towarzystwie Fotograficznym. Po śmierci męża zdecydowałam, że jednak ten sprzęt jego długoletniej pracy, żeby został przekazany w odpowiednie ręce. Stwierdziłam, że to będzie najlepiej, jeżeli muzeum to przyjmie. Przede wszystkim sprzęt fotograficzny, przeźrocza, slajdy, filmy, no i zdjęć, maszce zdjęć oraz książki o tematyce fotograficznej. Bardzo nas ta decyzja ucieszyła, mimo tej smutnej okoliczności, ale tak naprawdę pamięć o mężu, o jego dokonaniu, o dokonaniach tych wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne, mam nadzieję, że dzięki temu przetrwa, zostanie wspólnie zaproszonym tutaj do współpracy panem Januszem Moniatowiczem opracowane i będzie nie tylko prezentowane na wystawach, ale mamy tutaj pomysł z panią Ewą Jankowską i z panem Januszem, stworzenia być może cyklicznych publikacji, czy chociażby, jeżeli nie w wersji papierowej, to przynajmniej w internecie, żeby ten całe bogactwo tego materiału po prostu ujrzało światło dzienne. No jestem pod wrażeniem ilości i ogromu tej spuścizny, szczególnie fotograficznej, jaką pan Mikołaj Jankowski zostawił po sobie. Myślę, że to w znaczący sposób ten zbiór wzbogaci stan posiadania Muzeum Ceramiki, a szczególnie działu historii miasta. No dla mnie, jako artysty fotografika, ten zbiór fotografii, negatywów i innych rzeczy fotograficznych jest po części dokumentem historii Bolesławca. Ten zbiór przez parę ładnych miesięcy będzie przedmiotem badań i segregowania, katalogowania i powstanie naprawdę piękna kolekcja, szczególnie fotograficznych dokumentów związanych z naszym miastem i wydarzeń, które miały miejsce w nim.